czy widzi pan sens takiego pozwu zbiorowego przeciwko Skarbowi Państwa, a także przeciwko ministrowi pracy w sprawie OFE? Czy widzi pan jakiś szans, jakąś szansę tak prawną na zwycięstwo? No, jest orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, które delikatnie mówiąc jest dyskusyjne. Ja mam odrębny pogląd. To jest zawłaszczenie przez budżet pieniędzy tych, którzy je mieli w OFE. Tak uważam. To były pieniądze już w założeniu, które były własnością tych ludzi. Mam osobne rozeznanie, dlatego że uważałem od początku, że OFE, tak jak zostało zorganizowane, jest drenażem tych funduszy i tych pieniędzy. No bo nie może, uważałem, zresztą moja poprawka padła, uważałem, że te zarządzające podmioty tymi funduszami, żeby je pomnożyć, pobierają, niezależnie od wyniku tego, czy pomnożą, czy zaprzepaszczą te fundusze, horrendalne wynagrodzenie. Właśnie. Koszty administracyjne, tak. Jakieś minimalne wynagrodzenie, ale przecież zbiły ogromny majątek. To tak jak no nie wiem, żerujące na tych naszych pieniądzach, nie dość, że je teraz zabrano do budżetu, bo potrzeby są budżetowe, już następna, za chwilę proszę o pewne wartości, które kreował Trybunał Konstytucyjny, powiedzieć przy okazji. Natomiast nie dość, że żerują na tym, to niezależnie od tego, czy to zaprzepaszczą, czy nie, horrendalne sobie liczą wynagrodzenia. Tak, tam ale 2%, widzi pan, panie mecenasie, poprawka brzmiała zwycięstwo tych powodów, którzy ten pozew składają? Sprawa jest bardzo trudna, bo Trybunał Konstytucyjny właśnie orzekł, że jest to zgodne z konstytucją i podkreślił, że wartością konstytucyjną jest stabilizacja budżetowa. Czyli jeżeli budżet tego potrzebuje, można nam wyjąć z kieszeni pieniądze i to jest wszystko zgodne z konstytucją. Za prezesa Rzeplińskiego w orzecznictwie Trybunału zarysowała się nie wynikająca wprost z konstytucji wartość, jako jest stabilizacja budżetowa. A skoro deficyt budżetowy miał przekroczyć i przekraczał bariery zastrzeżone w konstytucji. Tak. I trzeba by zastosować to specjalną klauzulę specjalnego traktowania budżetu, równowagi budżetowej, a my mamy na deficycie oparty budżet cały czas. Oczywiście. Czyli to by było podkopaniem ogromnie stabilizacji funkcjonowania budżetu. To w związku z tym można tym ludziom zabrać. No i to jest stan jakiejś wyższej konieczności budżetowej, jako wartość konstytucyjna. To jest kreowana wartość tak. przez Trybunał Konstytucyjny. Natomiast czy można spróbować? Panie mecenasie, jaka będzie wartość wygrania takiego procesu przez powodów? Nie wiem, dlatego że to jest problem związku przyczynowego, naturalnego i szkody. Czy to jest szkoda? No, jeżeli to jest w majestacie prawa, jeżeli zaskarżenie tego przejęcia naszych, bo to tych ludzi pieniądze, do budżetu i wywłaszczenie, bo to jest tak naprawdę wywłaszczenie ludzi z ich majątku. Jeżeli zostało uznane za zgodne z konstytucją, to sąd może powiedzieć, że w tym zakresie jednak istnieje pewna szkoda w związku przyczynowym i będzie ją miarkował jakoś. To zależy od tego, jak będziemy wyliczać przejęcie tego do budżetu, czy z procentami, czy nie. Ja nie mogę tu suponować, to jest problem otwarty. Najpierw musi być tak, jak spełnić powinno takie roszczenie. Przesłanki podstawowe, to znaczy musi być stwierdzona szkoda, związek przyczynowy. No, szkoda chyba jest, no bo ludzie nie mają tych pieniędzy. Tak, ale niejako jest nałożone na to legalne przejęcie. No, Jeżeli jest to legalne i mówi o tym prawo, a prawo jest zgodne z konstytucją, to tak samo jak dekret warszawski, no legalnie wywłaszczył wszystkich. Legalnie. Legalnie. Zabrał. No i tutaj też. Ale konstytucja mówi, że nie można, najpierw trzeba uznać, że to była własność. Trybunał się uchylił od tego, stwierdził, że w zasadzie opinii, że to nie były nasze pieniądze, to czyje były. Kiedy proszę sięgnąć do wykładni
autentycznej, czyli sejmowej, i do uzasadnienia. Podstawy uzasadnienia tworzenia OFE, prawda? Tworzenia OFE. I tam jest wykładnia autentyczna, tak, która została przez w orzeczeniu Trybunału i stanowisku poprzedniej kadencji pominięta. Zmieniona. Albo zmieniona, zmieniona. Tak? Zmieniona. Zaprzeczyli temu i powiedzieli, tak, to jest taki depozyt, tylko te pieniądze myśmy przejęli, ale to nie są wasze pieniądze. My tylko nimi zarządzamy, ale zarządzamy jako funduszami publicznymi, które was zabezpieczają, ale co nasze. Nie, tak nie było. Czyli jest tutaj, no jest, powiem wprost, z punktu widzenia etycznego jest to nieuczciwe. Państwo stało się nieuczciwe wobec swoich obywateli. Trochę naciągało prawo, żeby służyć władzy? Wywłaszczyło. Twierdzę, że było to wywłaszczenie tych, którzy mieli swoje pieniądze na OFE.